Pierwsze pytanie. Wszyscy są? Kogo nie ma, niech się odezwie. Wszyscy mają książeczki. Wszyscy mają różańce. Świece. No to super. To możemy rozpoczynać. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie dzieci, nasz Pan Jezus Chrystus, przychodząc na świat, przyjął postać dziecka, które czyniło postępy w mądrości, w latach i łasce u Boga i u ludzi. On też później z miłością przyjmował dzieci i błogosławił je, mówiąc: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Przez chrzest święty stałyście się dziećmi Bożymi i otrzymałyście prawo przyjmowania ciała Chrystusa jako pokarmu dającego życie wieczne. Teraz poświęcę wasze książeczki, różańce, medaliki, krzyżyki i świece. Módlmy się. Boże, Twoje słowo uświęca wszystko. Zlej swoje błogosławieństwo na te książeczki, łańcuszki, medaliki, krzyżyki, świece, różańce i spraw, niech każdy, kto z wdzięcznością będzie się nimi posługiwał zgodnie z prawem i wolą Twoją, otrzyma od Ciebie przez wezwanie świętego imienia Twego zdrowie duszy i ciała. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kochane dzieci, poproście waszych rodziców o błogosławieństwo. Kochane mamusiu i tatusiu, wasze ręce nieraz do serca nas tuliły. Dziś prosimy, byłe w ten dzień święte nas pobłogosławiły. Byśmy z Jezusem w komunii z jedną dziennią. Pobłogosławieńcem waszym byli wzmocnieni. Teraz rodzice kładą dłonie na głowach waszych dzieci i powtarzajcie za mną. Niech was błogosławi Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
jesteśmy tu, by spotkać Cię, powiedzieć parę słów, by przywieźć Cię do serca. Zabrać Cię do rodzin i do domów, byś z nami był po wszystkie dni. Przed kilkoma laty z troską i miłością chrześcijańską rodziców przynieśliśmy nasze dzieci do kościoła, prosząc dla nich o chrzest. Wtedy zobowiązaliśmy się strzec złożonego w nich daru wiary. Dzisiaj, wypełniając tamto przyrzeczenie, ponownie przyprowadziliśmy nasze dzieci do kościoła, ponieważ bardzo gorąco pragniemy, aby wyrastały na ludzi dobrych, wrażliwych, świętych, kochających Boga i bliźniego. Nie będzie to możliwe bez mocy, jaką daje Jezus w sakramencie Eucharystii. Dlatego prosimy o udzielenie naszym dzieciom po raz pierwszy w ich życiu Komunii Świętej. Moim szczęściem jest dzielić się Bogiem z innymi. Uczynię więc to z wielką radością. Kochani rodzice, czy możecie mnie utwierdzić w przekonaniu, że dzieci te godnie przyjmą Chrystusa w Eucharystii? Tak, jesteśmy przekonani, że nasze dzieci godnie przyjmą Chrystusa, a my swoim dobrym przykładem życia i modlitwą pomożemy im wytrwać. Bogu niech będą dzięki. Niech więc przystąpią teraz ci, którzy pragną przyjąć Chrystusa po raz pierwszy w Komunii Świętej. Kalina Frenkiel, Rafael Gierak, Natalia Cyranowicz, Adam Sandurski, Oliver Gierak, Julia James, Adam Pytlak, Kinga Druszcz, Mateusz Serek, Erika Sandurski, Julia Druszcz, Julia Rejman, Patryk Leitner, Eliza Kruszewska. Witam was, drogie dzieci. Cieszę się, że jesteście, że każde z was pięknie wypowiedziało słowo gotowości, bo słowo jestem oznacza jestem gotowy, jestem tutaj, jestem Pani na Twoje wezwanie. Witam waszych rodziców, gości, przyjaciół. Widzę, że i Gold Coast jest pięknie reprezentowane, i Sunshine Coast jest reprezentowane, więc bardzo się z tego cieszymy. I przede wszystkim również my wszyscy tu z Bowen Hills, Brisbane, witamy i pozdrawiamy tych wszystkich, którzy łączycie się z nami przez internet, na live stream. To na pewno jest i Melbourne, i Sydney, być może Adelaida, może i zachodnia Australia, a być może i Polska. Jeśli ktoś jest z Polski z nami, to tym bardziej się cieszymy, bo przecież w Polsce w tej chwili to bardzo wczesne rano, żeby nie powiedzieć środek nocy. Bardzo się cieszymy, że wszyscy jesteście z nami i że będziemy wspólnie się modlić i przeżywać tę piękną uroczystość pierwszej Komunii Świętej. 14 naszych Polaków, naszych parafian, dzieci z polskich rodzin tutaj w Australii, w Brisbane, w Queensland. A teraz, abyśmy godnie złożyli tę najświętszą ofiarę, przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy i szczerze wszyscy wołajmy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość i daj nam ukochać Twoje przykazania, abyśmy mogli otrzymać obiecane zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Teraz wszyscy siadamy i wsłuchujemy się w Słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, Pan Jezu tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: to jest ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął kielich, mówiąc: ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. Oto Słowo Boże. Dla mnie zastawiasz na oczach.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czy nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my liczni tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który jadam, jest moje ciało wydane za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą, mówiąc: jak On może dać nam swoje ciało do jedzenia? Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drogie kochane dzieci, Kalino, Rafaelu, Natalio, Adamie, Oliwierze, Julio, Adamie, Kingo, Mateuszu, Eriko, Julio, Julio, Patryku, Elizo. Pozwólcie, że w tych kilku zdaniach przypomnę wam, jak bardzo Bóg obecny jest w waszym życiu. Najpierw to On sam, Pan Bóg, powołał was do życia. Nadszedł dzień, kiedy wasze serce zaczęło bić pod sercem waszej mamy. Dał wam wspaniałych rodziców, którzy z Jego polecenia doskonale opiekują się wami i obdarzają was miłością.
od pierwszego dnia waszego życia dał wam anioła stróża, którego nie widzicie, ale który codziennie z wami jest przez cały czas i również wami się opiekuje. Po krótkim czasie od waszego urodzenia Pan Bóg powołał was do Chrztu Świętego. Tym samym powołał was do świętej wspólnoty Kościoła. Od tego dnia stałyście się jego ukochanymi dziećmi. Po kilku latach, to jest dzisiaj, znowu Pan Bóg powołuje was do następnych sakramentów. Tak bardzo was kocha, że nie potrafi poprzestać tylko na Chrzcie Świętym. Od dzisiaj postanawia was karmić swoim ciałem. Zaprasza was do stołu, a tym stołem jest tutaj ten święty ołtarz. Wczoraj Pan Bóg pojednał was ze sobą w sakramencie spowiedzi, a więc dał wam czyste serce, w których dzisiaj pragnie On sam zagościć. Znowu powoła was do sakramentu bierzmowania, po którym będziecie już sami umieli żyć po chrześcijańsku. Wielu z was, a być może wszystkich, powoła w przyszłości do sakramentu małżeństwa. Może kogoś powoła do sakramentu kapłaństwa. Gdy zachorujecie, powoła was do sakramentu namaszczenia chorych. Zobaczcie zatem, drogie dzieci, jak bardzo Bóg obecny jest w waszym sercu, jak bardzo On pragnie być obecny w waszym życiu. Życzę wam zatem, abyście nigdy o tej obecności Pana Boga nie zapomniały, abyście zawsze pamiętały, że On tutaj zawsze na was czeka, jest gotowy zawsze przebaczyć wam grzechy, kiedy tylko szczerze wyznacie je w spowiedzi, tak jak uczyniłyście to wczoraj. I jest zawsze gotowy karmić was swoim przenajświętszym ciałem, jak czyni to dzisiaj po raz pierwszy w waszym życiu. I za to Panu Bogu szczerze z całego serca dzisiaj, wszyscy jak jesteśmy zgromadzeni w tej świątyni i jesteśmy zgromadzeni przed odbiornikami gdziekolwiek na świecie, za to Panu Bogu dzisiaj szczerze dziękujemy. A teraz poproszę wyznaczonych tatusiów o zapalenie waszych świec, a w międzyczasie przyzywamy w pieśni Ducha Świętego. Powstańmy wszyscy. Święty, ja pragnę, oto dziś błagam Cię, przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełni mnie. Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełni mnie. Przyjdź jako mądrość do dzieci, przyjdź jak ślepemu wzrok, przyjdź jako moc mej słabości, weź wszystko, co moje jest. Przyjdź jako moc mej słabości, weź wszystko, co moje jest. Przyjdź jako źródło pustyni, z mocą swą do naszych dusz. O, niech Twa moc uzdrowienia dotknie, uleczy mnie już. O, niech Twa moc uzdrowienia dotknie, uleczy mnie już. Teraz razem z wami wszystkimi odnowimy nasze przyrzeczenia chrzcielne. Dlatego pytam was, drogie dzieci, i wszystkich w Kościele.
Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna Jedynego, a naszego Pana narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Możecie zgasić teraz świece i przechodzimy do modlitwy wiernych. Najmilsi, wznieśmy nasze prośby do Boga Ojca, który zaprasza nas do wspólnego stołu swego Syna, abyśmy umocnieni naszą wiarą osiągnęli życie wieczne. Nie, wszyscy stoimy, wszyscy stoimy. To jest modlitwa wiernych. Nie siadamy. Panie Jezu, Ty jesteś najcudowniejszym darem, jaki Bóg Ojciec dał wszystkim ludziom na ziemi. Pomóc cały Kościół Święty, abyśmy słuchani i patrzeni Ciebie umieli być coraz lepsi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, Ty przychodzisz do nas przez Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, błogosław im codziennej pracy, aby patrząc z niebo odważnie Ciebie prowadzili nas do Pana Jezusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, Ty znasz dobroć i troskę Marii i Józefa. Spójrz na naszych kochanych rodziców, którym tyle zawdzięczamy. Pomóż nam zawsze ich kochać. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, Ty jesteś najlepszym nauczycielem. Tobie oddajemy naszych nauczycieli, krewnych i przyjaciół. Obdarz ich miłością i swym błogosławieństwem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ciebie prosimy za dzieci chore, smutne i opuszczone. Poślij ich dobre ludzie, którzy dadzą im pocieszenie i pomoc, a serca ich będą wypełnione Twoim miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, Ty zostałeś z nami do końca świata. Spraw, abyśmy umocnili Słowem Bożym, komunią świętą, ludzie wnosili ślisze życie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, abyśmy nigdy nie odłączyli się od Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Teraz rusza procesja z darami i czytamy komentarz. Pierwsi chrześcijanie, którzy schodzili się po domach na łamanie chleba, czyli Eucharystię, mieli zwyczaj przynosić dary ofiarne. Za chwilę do ołtarza zbliży się procesja z darami, które składamy Ci, Panie Jezu, jako symbole tego wszystkiego, co kryje się w naszych sercach. Panie Jezu, przyjmij te dary wraz z naszą miłością. Boże, Twój Syn jest światłością świata. Przynosimy tę płonącą świecę, która go oznacza. Pomóż nam, Panie Jezu, być Twoim światłem na każdy dzień naszego życia. Boże, Ty stworzyłeś trawy i lilie polne. Przyjmij kwiaty, które są znakiem naszej radości i wdzięczności, że za chwilę w naszych sercach zamieszka sam Pan.
Przynosimy owoce, to znak Twojej dobroci. Zechciej je przyjąć i pomnożyć owoce Twojej dobroci w naszych sercach. Przyjmij, Panie, dobre postanowienia, dar serca naszych dzieci dla Pana Jezusa. Spraw, Panie, aby w naszych rodzinach zawsze panowała miłość, zgoda i wzajemny szacunek. Boże, z Twojej hojności ziemia rodzi winne grona. Przyjmij to wino i mocą Ducha Świętego przemień w krew swego umiłowanego Syna Jezusa. Jak woda łączy się z winem, tak nas połącz na wieki z Jezusem Chrystusem. Boże, przynosimy białą hostię, która przemieni się w Twoje święte ciało. Niech nas jednoczy z Tobą i każdym człowiekiem stworzonym i odkupionym przez Chrystusa. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła. Wszechmogący Boże, wejrzyj na dary, które Ci składamy. Niech ta ofiara, wyraz naszej służby, przyczyni się do Twojej chwały przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On sam jako prawdziwy i wieczny kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej ofiary, pierwszy się Tobie oddał w zbawczej ofierze i nam polecił ją składać na swoją pamiątkę.
Jego ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, a krew za nas wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Teraz wszyscy klękacie. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie. Bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. To wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowny Jego zmartwychwstanie w niebostąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Marka, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego,
wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen, amen, amen. Teraz wszyscy wstańcie i w tej pozycji stojącej, która jest pozycją gotowości, odśpiewajmy modlitwę, której nauczył nas nasz Pan Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Teraz wszyscy klękamy. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Drogie dzieci, teraz właśnie nadszedł ten moment, do którego przygotowywałyście się przez kilka ostatnich miesięcy. Najpierw komunię świętą przyjmą dzieci, pierwszokomunijne, następnie rodzice, rodziny i wszyscy wierni.
Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi. Pobiegnę go przywitać, z radości serce drży. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezu, wspomóż łaską, bym godnie przyjął Cię. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezu, wspomóż łaską, bym godnie przyjął Cię. Że ktoś pomimo moich wad kocha mnie, On kocha cały świat. On życzy dał, by zbawić także mnie, niepojęty mocy swe. Uczy mnie, jak się nie poddać złu. Mam, że mogę ufać mu. On karmi mnie w komunii ciałem swym. Pragnie, bym wciąż lepszym był. Przy mnie jest, mój każdy widzi krok. Wybaczy mi najcięższy nawyk grzech, przyjacielem moim jest. Mogę mu powiedzieć wszystko, gdy modlę się, ociera moje łzy. To także on spokojny zsyła sen, on rozprasza smutku cień. Niech ta radość w sercu, gdy za mieszka nasz Pan, Boży Syn, tylko łaskę dziś uczynił mi, by
dzień. Tak chcę, pragnę, by zechciały Twoje ręce błogosławić i chronić je. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech Twój sakrament dokona w nas tego, co oznacza, abyśmy osiągnęli zjednoczenie z Chrystusem, którego przyjmujemy pod osłoną chleba i wina, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Usiądźcie teraz, teraz będą podziękowania. Witam Cię, Jezu kochany, z największą dziecięcą radością. Jesteś już w moim sercu, z prawdziwą Bożą miłością. Kocham Cię, Jezu, mocno, jak dziecko kochać umie. Wierzę i ufam Tobie, Ty mnie, Jezu, rozumiesz. Dziękuję, Jezu, serdecznie za pierwszą komunię świętą, że otworzyłeś mi niebo swą mocą niepojętą. Dziękuję Ci, Jezu, za łaski, miłość i Nowy Testament, a nade wszystko dziękuję za przenajświętszy sakrament. Drogi księże Grzegorzu, dziękujemy Ci za udzielenie nam święcej spowiedzi w Komunii Świętej. Z strony rodziców również chcieliśmy podziękować księdzu za udzielenie naszym dzieciom pierwszej Komunii Świętej. Drogie siostry, niech Pan Jezus wasze życie swą łaską ubogaci. Za każdy uśmiech, mądre słowo, niech wam niebem odpłaci. Dzięki waszym staraniom w naszych sercach Jezus dziś gości, więc dziękujemy wam, siostry, za tę niedzielę radości. Dziękujemy wam, rodzice, za gorące serce, za codzienną troskę i strudzone ręce. Dziś razem z nami ten dzień też przeżywacie. W sercach waszych jest radość, a w oczach łzy ukrywacie. Niech Bóg wspiera was łaską w każdej potrzebie. Obdarzy radością na ziemi i szczęściem w niebie.
Dziękujemy także naszemu kochanemu rodzeństwu, kochanym babciom i dziadkom i tym wszystkim, którzy są razem z nami i za nas się modlą. Dziś szczególnie prosimy Pana Jezusa, aby był Wam nagrodą za to wszystko, co dla nas czynicie. No pięknie, cała przyjemność po mojej stronie, że mogłem Wam udzielić pierwszej Komunii Świętej, to ja dziękuję Panu Bogu za Was, za Waszych rodziców, że tutaj jesteście dzisiaj i przyjęliście pierwszy raz Chrystusa do swojego serca i życzę Wam, abyście Go przez całe życie przyjmowały często i z czystym sercem. A teraz przed rozdaniem Wam pamiątkowych certyfikatów świadectw z pierwszej Komunii, słuchajcie duszpasterskich ogłoszeń. Dzisiaj dzieci pierwszokomunijne rozpoczynają swój biały tydzień. To znaczy codziennie będzie msza święta wieczorem o 19:00 od poniedziałku aż do piątku i powinny przyjść do kościoła tak jak dzisiaj w strojach pierwszokomunijnych. To jest biały tydzień, wielka tradycja kościoła i wielka tradycja polska również, żeby zapamiętały ten dzień na zawsze, żeby ten dzień nie przeleciał tylko tak jak ptak, ale żeby był przedłużony na kilka dni. Także rozpoczynają dzieci biały tydzień i w sobotę, na ostatni dzień białego tygodnia, msza święta będzie przed południem o godzinie 11:00. Także zapraszam Was, a rodziców proszę o to, abyście przywozili dzieci tutaj od jutra aż do piątku na 19:00 wieczorem, a w sobotę o 11:00 na zakończenie. Natomiast przyszłą niedzielę rocznica pierwszej Komunii Świętej. Zapraszam dzieci, które w ubiegłym roku przystąpiły do pierwszej swojej Komunii Świętej. W poniedziałek 1 listopada mamy uroczystość Wszystkich Świętych Pańskich, natomiast we wtorek 2 listopada wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Dokładne szczegóły co do tych uroczystości podam przyszłą niedzielę. To wszystkie najważniejsze ogłoszenia. Teraz poświęcę te świadectwa pierwszej komunii i rozdam Wam, drogie dzieci, podejdziecie po odbiór tak, jak podchodziłyście do pierwszej komunii, w takiej kolejności. Niech mnie Pański będzie błogosławiony teraz i na wieki, wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Módlmy się, Boże, Twoje słowo uświęca wszystko, zlej swoje obfite błogosławieństwo na te świadectwa pierwszej komunii świętej i spraw, aby ci, którzy dzisiaj przystąpili przez całe swoje życie, przyjmowali Cię z czystym sercem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Zostało nam już tylko błogosławieństwo uroczyste i później pamiątkowe fotografie. Please accept greetings from the Polish community or English speaking people. We are very glad that you are here today with us. Okay, please accept now the God's blessing. Powstańcie wszyscy. Pan z wami i z duchem twoim. Pochylcie się na błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Amen. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Amen. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Jesteś radością mojego życia. Boże, słuchajcie, teraz mamy taki czas na zrobienie zdjęć tutaj przed ołtarzem. Ja tych świeczek nie zgaszę, niech się palą dokładnie do zdjęć, także podziękujcie za tą najświętszą ofiarę, za tą piękną uroczystość, którąście mieli Panu Jezusowi w sercach i zapraszamy, można będzie tutaj przed ołtarzem robić zdjęcia, także...